Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję tej oto myszki. Jednej z najbardziej wyjątkowych myszek ostatnich kilku miesięcy. Jest to TT eSports by Thermaltake Volos. Myszka z sensorem laserowym Avago 9800 o maksymalnym DPI 8200, kosztująca jakieś 230 zł w chwili obecnej. To co jeszcze ją wyróżnia, to przełączniki Omrona pod przyciskami zapewniające 5 milionów klików żywotności oraz aż 14 konfigurowalnych przycisków. Ok, moi drodzy, za chwilkę ją sobie podłączymy, będę wam ją opisywać, mówić o niej naprawdę dużo. Natomiast korzystając z okazji, że jest niepodłączona, rzućmy jeszcze okiem na kabelek. Jak to jest w przypadku Thermaltake'a, zawsze ten kabel jest zabezpieczony tak, jak to jest tylko możliwe. Czyli mamy oplot, przy okazji kabel jest dość elastyczny, dość dobrze się układa. Do tego mamy taki organizer na paseczku, na rzep. Pokazywałem to w rozpakowaniu, ale oczywiście pewnie nie wszyscy z was mieli okazję je oglądać. I przypomnienie też o wtyczce. Jest to detal, ale wszystkie wtyczki u Thermaltake'a są pozłatane, wszystkie kable są w oplotach. Jest to firma, która po prostu dba o graczy i lubi rozpieszczać ich szczegółami. Tutaj jeszcze mamy gadżet znany z myszki Level 10M, czyli taką zatyczkę i wygląda ten wtyk troszeczkę jak taki pendrive. Oczywiście charakterystyczne kolory dla Thermaltake'a, czerwień, logo TT oraz smog. Kabelek ma 1,8 m, tak więc jest troszeczkę dłuższy niż standardowo w myszkach, no i naprawdę to się przydaje. Tak jak mówiłem, moi drodzy, Volos kosztuje w tej chwili około 230 zł. Nie jest to dużo jak na myszkę tak solidnie wykonaną, wyposażoną w tyle przycisków oraz tak doskonały sensor. Poza tym muszę też nadmienić, iż ta myszka jest naprawdę duża oraz ciężka. Jeśli chodzi o jej wymiary, moi drodzy, długość 129 mm, szerokość 79 mm oraz wysokość 43 mm. Tak więc jest to myszka naprawdę duża, przeznaczona dla graczy o dużych dłoniach. Myszka ma także bardzo fajne oprogramowanie, które zobaczycie w dalszej części recenzji. Powiem tylko tyle, iż ma potężną ilość wbudowanej pamięci i aż 10 profili graczy. Przy okazji powiem wam, że do zmiany profili graczy służy ten przycisk. O pozostałych przyciskach powiemy sobie za chwilkę. Zobaczcie, mamy aż 10 profili, gdzie na każdym profilu możemy zapisać zupełnie inne ustawienia. Załadować możemy oczywiście konfigurację przycisków oraz po kilka różnych wartości DPI na każdy profil. Też zobaczycie to za chwilkę. Sensor, tak jak powiedziałem, jest to Avago 9800, maksymalne DPI 8200. Takie DPI zadowoli każdego gracza, nawet najbardziej wymagającego. Do tego pod przyciskami są przełączniki Omrona, certyfikowane, zapewniające 5 milionów klików żywotności. Też jest to bardzo dużo. Jeśli chodzi o wykonanie, zobaczcie, Volos w większości pokryty jest takim przyjemnym materiałem, który zapewnia bardzo dobrą przyczepność dłoni oraz też zmniejsza potliwość. Jest to dokładnie taki sam materiał, jak mieliśmy w przypadku myszki SteelSeries Rival, która wam się też bardzo podobała. Tutaj mamy dokładnie to samo. I moi drodzy, to samo tworzywo i te same problemy, które po prostu miejscowo się wyciera tam, gdzie nasza dłoń ma kontakt z myszką, ale to jest akurat mały minus. Zobaczcie, po bokach mamy też troszkę elementów z błyszczącego plastiku tutaj i tutaj. Są to takie ozdobniki, nie ma tego dużo i jest to też łatwe w czyszczeniu, tak więc żaden problem. Po bokach mamy jeszcze takie fajne gumowane elementy, które też stawiają fajny opór i bardzo dobrze się tego trzyma. Przy okazji jest to też dość miękkie. To by było na tyle, jeśli chodzi o wykończenie, tą powierzchnię. Moim zdaniem to wykończenie jest świetne. Myszka doskonale leży w dłoni i używanie jej to naprawdę wielka przyjemność. Za chwilkę też rzucimy okiem na spód myszki, ślizgacze i jeszcze inne ciekawe rzeczy, które się tam znajdują. Natomiast zobaczmy sobie przyciski, czyli to, co jest w myszce najważniejsze. Przyciski lewy i prawy, jak widzicie, są dość rozległe. Jeśli pamiętacie myszkę TT eSports by Thermaltake Teron, to ona miała właśnie w takim kształcie oba przyciski. Tutaj mamy
ten prawy przycisk jakby żywcem wyjęty z myszki Teron. Wygląda to bardzo fajnie, ponieważ cały wolos wygląda jak taka hybryda. Troszeczkę właśnie myszek Thermaltake'a, troszeczkę pada od Xboxa, to pokażę też za chwilkę. No ale posłuchajcie sobie, jak te przyciski pracują. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak daleko te przyciski naciskam i one bez problemu reagują. Od samego początku przycisku aż do samego końca. No i przy okazji są naprawdę bardzo, bardzo ciche. Rolka, ważna rzecz, musi używać się wygodnie i dużo używam. Zobaczcie, tutaj ta rolka wystaje sporo, jest szeroka, jest cała z gumy do tego podświetlana. Działa oczywiście też jako przycisk. I tej rolki używa się genialnie. Mi się używało jej naprawdę super. Chodzi z takim leciutkim oporem, co ja osobiście bardzo, bardzo lubię i sobie chwalę. Dlatego rolka jak dla mnie jest świetna. Mogę śmiało powiedzieć, że jedna z najlepszych, jakie w ogóle miałem okazję używać, testować. Przyciski do zmiany DPI. Jak widzicie, są dwa, są takie troszeczkę wystające. Są też duże, bez problemu można w nie trafić i są też cichutkie. No i tego Wam jeszcze nie powiedziałem, jeśli zmieniamy DPI, to zmienia nam się też kolor podświetlenia. Tak więc rolka sygnalizuje nam także wartość DPI. Tu mamy podświetlonego smoka, kółeczko sygnalizuje nam ze smokiem profil. Czyli kolor tego i tego to profil, a kolor rolki to aktualne DPI, wyższe, niższe. Bardzo fajnie pomyślane, ponieważ od razu wiemy, o co chodzi. No i też podświetlenie mamy tutaj w samym tym przycisku. Więc dobrze, zobaczcie, myszka jest profilowana pod gracza praworęcznego i tutaj po stronie, po której na ogół gracze praworęczni nie używają przycisków, ja osobiście nie używam, mamy aż 3 przyciski. Jak pracują, posłuchajcie. Również kulturalnie i cichutko. Natomiast po drugiej stronie jeszcze 2 przyciski i coś takiego bardzo nietypowego. Posiadaczom konsol rzecz bardzo znana, ponieważ przypomina pada od Xboxa. Nawet mamy takie same oznaczenia, czyli X, trójkąt, koło i kwadrat. Jak to się sprawdza w praktyce, zobaczycie za chwilkę. Natomiast jeśli chodzi o moje wrażenia, powiem Wam, że bardzo fajna rzecz. Zamiast 2 standardowych przycisków pod kciukiem mamy aż 4. Pracują one także cichutko i fajnie, posłuchajcie. Ich praca jest praktycznie bezgłośna, wciskają się też dość lekko, dlatego używa się ich fajnie. Natomiast jeśli chodzi o dostęp, no to zobaczcie. Jeśli położę dłoń na myszce, tak normalnie, to do tych dwóch mam dostęp bez problemu. Dlatego muszę troszeczkę tak już kciuk w górę odciągnąć, a do ostatniego zupełnie wyprostować, natomiast jestem w stanie dosięgnąć do nich wszystkich w obrębie jednego ułożenia kciuka. Nie muszę cofać ręki, nie muszę wykonywać żadnych wygibasów. No, troszeczkę gorzej jest z tymi z tyłu, ponieważ zobaczcie, kciuk musimy już zupełnie do końca odciągnąć, żeby ich użyć. Tak więc to są raczej takie przyciski pomocnicze, zarezerwowane dla funkcji mniej używanych. No chyba, że ktoś znajdzie sobie wygodną pozycje, żeby z nich korzystać. Mnie osobiście najlepiej korzystało się z tych tutaj z przodu. A jeśli położymy dłoń w drugą stronę, to możemy sobie obsługiwać te przyciski. Jednak nie jest to jakieś super wygodne. Natomiast bardzo fajnie, że są, ponieważ w grach typu MMO, innych grach, które po prostu wymagają większej liczby niż te podstawowe przyciski lewy, prawy i dwa pomocnicze, takie przyciski na pewno się przydadzą i znajdą zastosowanie. Jeszcze sekunda co do profilowania myszki, zobaczcie, jak ona jeszcze wygląda od przodu. Cała myszka schodzi do prawej strony, tak dość znacząco, dlatego ułożenie dłoni jest naprawdę dobre i komfortowe. Ok, obiecałem Wam, że zobaczymy ją jeszcze od dołu, tak więc patrzcie moi drodzy. Mamy tutaj duże ślizgacze, tu i tu, i są naprawdę świetnej jakości. Oczywiście jest też sam sensor i mamy tutaj też coś takiego jak przełącznik blokady funkcji. Do czego to działa? Zobaczcie. W tej chwili bez problemu zmieniam profile, ale na przykład gram w jakąś ważną grę, chcę mieć tylko ten profil, nie chcę ryzykować przez przypadek przełączenia na inną wartość i tak dalej, więc
Przesuwamy sobie to i zobaczcie. Teraz pozostajemy tylko i wyłącznie na jasno-niebieskim profilu. Przełączamy znów i możemy dalej wybierać nasze profile. No a co jest tutaj? Już Wam pokazuję. Tutaj znajduje się klapeczka i, moi drodzy, ciężarki. Mówiłem Wam na początku, że Volos jest ciężki. Bez ciężarków waży 145 gram, natomiast z ciężarkami ponad 180. Mamy tutaj, zobaczcie, 5 i tu jeszcze 2. 7 ciężarków po 4,5 grama. To wszystko jest w takim miękkim gumowym segregatorku, dlatego możemy na przykład wyjąć sobie część ciężarków, zostawić kilka, nie wkładać ich wcale lub włożyć wszystkie. Dowolne kombinacje są dozwolone. I jeśli je sobie umieścimy w Volosie, wtedy jest to już jedna z najcięższych myszek dostępnych na rynku. Jeszcze, moi drodzy, słówko co do ślizgaczy. Jest to Thermaltake, więc są najwyższej jakości. Myszka na każdej podkładce, tu mam akurat podkładkę typu Control, czyli chropowatą, przemieszcza się niezwykle łatwo i lekko, pomimo swojej dość znacznej wagi. Pora na odrobinkę testów praktycznych. Gramy w Sniper Elite V2. A teraz pora przyjrzeć się oprogramowaniu myszki Volos. Interfejs do zarządzania myszką został bardzo ładnie wykonany. Jest także prosty w obsłudze. Przede wszystkim łatwo możemy skonfigurować wszystkie przyciski myszki dla aż 10 profili graczy. Problemem nie będzie także nagranie makr i dodanie ich pod poszczególne przyciski. Na każdym z 10 profili graczy możemy skonfigurować aż 5 wartości DPI, do 8200 włącznie. Natomiast podświetlenie możemy skonfigurować dla 4 elementów myszki niezależnie. W testach praktycznych myszka Volos poradziła sobie po prostu świetnie, natomiast w testach syntetycznych wcale nie gorzej. Częstotliwość próbkowania bez problemu osiągała 1000 Hz, natomiast sama precyzja sensora również była bardzo wysoko oceniona. No i, moi drodzy, czas na podsumowanie naszych testów. Jeśli chodzi o Volosa, powiem Wam, że jest to myszka, która mnie naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyła pod każdym względem. Jest duża, jest wygodna, ma mnóstwo przycisków, świetny sensor, rewelacyjne oprogramowanie. Generalnie dla mnie ta myszka ma same zalety. Poza jakimiś szczegółami typu miejscowo wycierającym się pokryciem tej myszki, a to już jest raczej urok po prostu konkretnego materiału niż wada myszki, dlatego w tych kategoriach tego nie traktuję. Tak więc, dla kogo taka myszka? Przede wszystkim bardzo serdecznie ją polecam wszystkim osobom, które grają w gry wymagające większej ilości przycisków niż te standardowe. Tutaj mamy aż 14 przycisków do wyboru i aż 10 profili graczy. Daje nam to 140 kombinacji, moi drodzy. Dlatego z tą myszką żadna gra nie straszna, a jeśli nie potrzebujecie aż tylu przycisków, część z nich można po prostu wyłączyć i nie korzystać z nich. Dlatego oczywiście takie szczegóły jak kabel w oplocie, bardzo ładna wtyczka, dodatkowe obciążenia, świetne ślizgacze, znakomite opakowanie i gadżety, takie jak chociażby pokrowiec do transportowania myszki, instrukcje, naklejki i inne takie małe rzeczy, ale cieszące. Po prostu kupując taką myszkę jak Volos,
mamy wrażenie, odczucie, że firma Thermaltake robi ten sprzęt naprawdę solidnie, naprawdę dla nas, dla graczy, i chcę, żebyśmy byli takim sprzętem rozpieszczeni do granic. I ta myszka właśnie to udowadnia. Według mnie jest to po prostu najlepsza i najciekawsza myszka gamingowa ostatnich kilku miesięcy. I naprawdę serdecznie ją polecam. Ode mnie maksymalna ocena dla tej myszki od portalu Rekomendacja. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za obejrzenie tej recenzji. Po więcej szczegółów jak zwykle zapraszam do recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl, a także zachęcam do lajkowania naszego Facebooka wideotesty.pl, ponieważ tam macie na bieżąco wszystkie najciekawsze informacje o naszych testach, o konkursach i innych wydarzeniach. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!